Prowadzenie działalności nierejestrowanej oznacza minimum formalności i brak konieczności opłacania składek ZUS. Podlega jednak opodatkowaniu i należy ją wykazać w deklaracji rocznej PIT-36. Musimy jednak pamiętać o sztywnych limitach. Przekroczenie ich oznacza konieczność rejestracji działalności gospodarczej. Limity prowadzenia działalności nierejestrowanej. Żeby lepiej zrozumieć, skąd biorą się konkretne limity, musimy spojrzeć na kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Limit prowadzenia działalności nierejestrowanej to 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto. Następnie od 1 lipca będzie wynosić 4300 zł brutto. Znając te kwoty, możemy łatwo policzyć, że przez pierwsze półrocze limit przychodu z działalności nierejestrowanej wynosi 3181 zł i 50 groszy brutto. W następnych 6 miesiącach limit zostanie podniesiony do 3225 zł brutto. Możemy więc śmiało uznać, że w tym roku można osiągnąć przychód nawet do 38 400 zł brutto bez konieczności rejestracji działalności. Przekroczenie tego pułapu zawsze oznacza konieczność rejestracji firmy w CEIDG w ciągu następnych 7 dni. Projekt zmiany limitu działalności nierejestrowanej. Musimy być jednak gotowi na ewentualne zmiany przepisów. W Sejmie trwają prace nad projektem zmiany limitu z 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego na 9-krotność minimalnego wynagrodzenia rocznego. Czy zmiana kwoty przychodu z miesięcznej na roczną może okazać się korzystna dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną? Sprawdźmy na przykładzie. Pani Anna sprzedaje biżuterię własnego wyrobu na Allegro. Przygotowanie asortymentu na sprzedaż jest czasochłonne, za to sama sprzedaż następuje w krótkim czasie. Pani Annie udało się niemal natychmiast sprzedać wystawione przedmioty. Przy obecnych przepisach prawdopodobnie przekroczyłaby miesięczny limit. Gdyby limit był roczny, najpewniej pani Anna uniknęłaby konieczności rejestracji firmy z powodu przekroczenia ustalonej kwoty przychodu. Możemy więc ostrożnie założyć, że proponowana zmiana limitu przychodu z miesięcznego na roczny może okazać się korzystna zwłaszcza dla osób, które co jakiś czas chcą zajmować się niewielką działalnością zarobkową. Dodam, że ponosząc i dokumentując koszty, zmniejsza się dochód, a co za tym idzie, także podatek. Oznacza to, że warto brać faktury imienne w takiej działalności, bo każdy udokumentowany koszt będzie można rozliczyć. Każde 100 zł kosztu to 12 zł mniej podatku. I wynika to stąd, że pierwszy próg skali podatkowej to 12%. Kiedy sprzedaż na Allegro jest działalnością? Podaliśmy przykład, który dotyczył sprzedaży na Allegro. Niech to będzie nasz punkt zaczepienia. Przekroczenie limitów przychodu to tylko jeden z warunków, gdy założenie działalności gospodarczej staje się konieczne. Musimy spojrzeć na sprawę szerzej i odpowiedzieć na pytanie, kiedy musimy założyć firmę. Jeżeli zajmujemy się prowadzeniem sprzedaży na Allegro i ta sprzedaż ma charakter ciągły, zorganizowany i zarobkowy, konieczne będzie założenie firmy. Te trzy warunki muszą być spełnione łącznie, aby rejestracja firmy była konieczna. Jeżeli jednak jest to sprzedaż wyłącznie sezonowa, incydentalna i przede wszystkim nie przekraczająca kwoty limitu przychodu, to nie ma konieczności zakładania firmy. Sprzedając na aukcjach internetowych i robiąc to w sposób regularny i zorganizowany, czyli na przykład sprzedawca dokonuje wcześniej zakupów na handel, należy założyć własną firmę. Podobnie wygląda kwestia sprzedaży w serwisach z ogłoszeniami. Jeżeli zdarza się tylko incydentalnie, to nie ma potrzeby zakładania firmy. Jeżeli jednak ponownie jest to sprzedaż zorganizowana, ciągła i zarobkowa, musimy założyć firmę. Co w praktyce oznacza, że sprzedaż jest dokonywana w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy? Rozłóżmy te pojęcia na czynniki pierwsze. Sposób ciągły. Powtarzamy podejmowanie konkretnych działań. Jesteśmy w tym regularni, choć ciągłość nie oznacza wykonywania działalności bez przerwy. Sposób zorganizowany. Działania są podporządkowane określonym regułom. Dajmy na to, sprzedawca, żeby podjąć określone czynności, musiał je najpierw zorganizować. Zamówił i kupił towar, określił sposób dostawy, nawiązał kontakty handlowe, założył stronę internetową, wydał pieniądze na promocję sklepu. Sposób zarobkowy.
Działalność ma na celu przede wszystkim uzyskanie przychodu. Spełnienie tych trzech przesłanek i przekroczenie limitu kwoty przychodów decyduje o tym, że należy zarejestrować działalność w CEIDG. Działalność nierejestrowana i działalność gospodarcza. Różnice. Na koniec zobaczmy podsumowanie w pigułce. Jakie są główne różnice między działalnością nierejestrowaną i działalnością gospodarczą? Najpierw należy przyjrzeć się warunkom. Działalność nierejestrowana może być wykonywana w sposób regularny, ciągły i zarobkowy, ale miesięczny przychód z takiej działalności nie może przekroczyć 75% minimalnej krajowej. Działalność nierejestrowa musi spełniać te warunki, a osoba ją prowadząca po prostu nie chce decydować się na formalną rejestrację. Nie przekraczając limitu, też można założyć firmę. Pod pojęciem działalności gospodarczej kryją się te same warunki, ale przychód z niej sięga ponad 75% minimalnej krajowej. Kolejną różnicą jest kwestia podatków. Prowadząc działalność nierejestrowaną, należy rozliczać się na zasadach ogólnych. Płaci się 12 lub 32% podatku w zależności od dochodów. Natomiast prowadząc działalność gospodarczą, podatek uzależniony jest od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę. Spójrzmy na kwestię podatku VAT. Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie ma obowiązku płacenia VAT-u, chyba że wykonywane są czynności, które obowiązkowo podlegają rejestracji do VAT lub dana osoba prowadzi najem prywatny i w ramach tego źródła już przekroczyła limit 200 tysięcy zł lub też zarejestrowała się z tego źródła do VAT-u. Natomiast jeśli chodzi o działalność gospodarczą, to już indywidualna kwestia każdego przedsiębiorcy. Rejestracja do VAT jest uzależniona od wielu czynników, takich jak m.in. profil działalności. Jeśli chodzi o ZUS, sprawa jest bardzo prosta. Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie trzeba płacić składek ZUS. Będąc właścicielem zarejestrowanej firmy, ZUS trzeba płacić co miesiąc. Obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej występuje w obu formach prowadzenia działalności, gdy prowadzi się sprzedaż towarów lub usług, które są objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Księgowość w działalności nierejestrowanej ogranicza się do uproszczonej ewidencji sprzedaży i poniesionych kosztów. Natomiast prowadząc firmę, każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia własnej księgowości lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Działalność nierejestrowana to dobre rozwiązanie dla osób, które zajmują się na przykład sprzedażą, z której jednak nie ma dużych przychodów. Sprawdza się zwłaszcza w przypadku sprzedaży na Allegro czy innych portali internetowych, gdzie można wystawić własne produkty. Warto pamiętać, że przepisów o działalności nierejestrowanej nie stosujemy do działalności prowadzonej w ramach umowy spółki cywilnej. Jakie macie doświadczenia w prowadzeniu sprzedaży nierejestrowanej? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tak samo jeśli macie jakieś pytania, na pewno się do nich odniesiemy. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.